kogoś zaboli na przykład, że mąż czy żona 15 minut rozmawiała z przyjacielem na Skype'ie o moich osobistych problemach w małżeństwie. Czy to już jest zdrada emocjonalna, czy nie? Tak? Jak ona mogła za moimi plecami zrobić coś takiego? Ktoś inny uprawia seks przez sekskamerkę na przykład. Czy to jest zdrada fizyczna, czy nie? No i tutaj się pojawiają te właśnie szare strefy, które naświetlają nam nienazwane miejsce, nienazwane zasady. Dzięki, Kasiu, że zgodziłaś się na rozmowę. Kasia jest doktorem psychologii, psycholożką z SWPS-u i jej głównym takim tematem badawczym są konsensualne związki niemonogamiczne. Tak jest. I pomyślałem sobie, że Kasia jest właśnie, będzie idealną rozmówczynią do rozmowy, której punktem wyjścia będzie film Nasz Czas Carlosa Reygadasa. Film, który niestety już praktycznie zszedł z ekranu. Właściwie chyba to jest ostatni weekend, kiedy ten film będzie grany. Ale jestem przekonany, że ten film będzie miał drugie życie po premierze kinowej. Wiem, że dystrybutor planuje premierę na VOD i pewnie na DVD też wyjdzie. Więc jestem przekonany, że ten film, nie wiem jak ty, Kasiu, ale uważam, że to jest film wybitny pod wieloma względami, będzie w pewnych kręgach funkcjonował. Zresztą, no mówię, chciałbym go potraktować pretekstowo jako punkt wyjścia do rozmowy o związkach właśnie niemonogamicznych. ¿Y? ¿Te cogieron ayer o qué? ¿Cómo crees? No empieces, Juan. ¿Hubo besos, al menos? Bueno, un par. ¿Un par dos o un par de los tuyos? Ya, Juan. No, dime. Un par. Tienes la cara irritada, ¿sabes? ¿Phil? ¿Qué te dijo, eh? Me dijo que le encantaba mi cuerpo y que se me podía tocar. Tocar. Parece telenovela, estás muy nerviosa, ¿qué onda? No, no estoy nerviosa, no fue nada, fue un juego. ¿Te gusta? No, ¿cómo crees? Chupamos mezcal y nos pusimos hasta la madre ya. Me muero de hambre, vamos a desayunar. ¿Mucha prisa o qué? A ver si la próxima vez andas contando más espontáneamente, ¿no? Órale, ya. Voy por una cosa que se me olvidó, voy a desayunar. No tardo nada. Apúrate, ¿no? Al ruedo voy, al ruedo. Oye, no voy al concierto. Vete con Michelle. Hablo del jueves, ahora lo platicamos. Apúrate. Sí, no tardo nada. Chciałbym Cię zapytać po pierwsze o pierwsze takie wrażenia Twoje właśnie po obejrzeniu tego filmu. No, tak samo jak Ty, myślę, że on będzie miał drugie życie, a już na pewno wśród studentów psychologii. Mhm. Dlatego, że to, co jest bardzo piękne i poruszające w tym filmie, to jest jego prawdziwość. Te przeżycia głównego bohatera głównie, dlatego że na mężczyźnie jednak skupia się tej 60% opowieści, powiedzmy, że 40% na jego żonie, są bardzo wiernie oddane. Bardzo dużo osób, które decydują się na otwarcie związku oraz osób w związkach monogamicznych ma podobne przeżycia, podobne dylematy dotyczące własnych wartości i jednocześnie niemożności realizacji w pełni tych wartości w praktyce, pewne opętanie przez emocje, które nie pozwala nam działać racjonalnie ani w zgodzie z tym, co sobie postanowiliśmy. Więc zdecydowanie też wróżę na wydziałach psychologii drugie życie temu filmowi. Jako taka lektura obowiązkowa. Jako studium przypadku dla wszelkich zajęć z psychologii miłości czy z psychologii emocji. Też może powiedzmy w skrócie, o czym ten film jest. To jest film o
parze, małżeństwem Juan i Esther. Ciekawe jest to, że ta para jest właściwie grana przez reżysera i jego żonę. I tam też grają jego dzieci, więc myślę, że tam jest niezła psychodrama. Reżyser oczywiście mówi, że to nie jest jakby jeden do jednego ich życie, ale no czujemy, że tam jest dużo autentycznego, dużo takiej prawdy. I film opowiada o małżeństwie czy związku otwartym. Też chciałbym się, żebyś... Otwierającym się. Tak można to widzieć, gdyż są to chyba raczej początki. Nigdzie to nie jest wprost powiedziane. Znaczy, no zdaje się, że tam była chyba jakaś taka umowa. Znaczy tam, tak jak oni często ze sobą rozmawiają, to że często wskazują na to, że się na coś umawiali. A no, umawiali się na to, że po pierwsze jakby nie są dla siebie wyłącznie seksualni. I właściwie ta opowieść rozpoczyna się od tego, że Esther rozpoczyna romans z Filem, o czym Juan zdaje sobie sprawę, ale... Esther jest bardzo chętna do opowiadania wszystkiego, co się dzieje tak w tym romansie. Właśnie. Mhm. I tu zaczynają się schody, bo w momencie, kiedy właśnie to nie jest jakoś niedopowiedziane i zaczynają się jakieś takie mówienie, takie półprawdy, zaczyna się taka... No, niebezpieczna gra. Domyślam się, że zajmujesz się taką też klasyfikacją różnych relacji. Czy można mówić o nich jako właśnie relacji niemonogamicznej? Czy to już jest może poliamoria? Jak ty właśnie jako badaczka widzisz tę ich relację? Wszystkie te nasze klasyfikacje i szufladki są z gruntu sztuczne. Mhm. Tak? Bardzo ciężko jest powiedzieć, czy to już jest poliamoria, czy jeszcze związek otwarty w takim generalnym sensie. To wszystko się miesza i w życiu się to miesza i myślę, że tutaj ten podział będzie troszeczkę... zaciemniał raczej niż rozjaśniał. Powiedzmy, że jest to para, która chce pozbyć się pewnych ograniczeń narzuconych na klasyczny związek. I radzi sobie z tym raczej gorzej niż lepiej, co nie jest koniecznością, bo dlatego, że nie wszystkie pary sobie radzą źle. Przy czym znowu, cały czas użyłam słowa para i mam z tym pewien problem, dlatego, że w momencie, kiedy pojawia się Phil, czyli kochanek Esther, no już bardzo ciężko jest mówić o tym, czy mamy do czynienia z małżeństwem, czy mamy do czynienia z trójką uwikłanych ludzi, czy mamy do czynienia z trzema pojedynczymi osobami, tak chciałabym to chyba widzieć, z których każde ma swoje wewnętrzne dylematy, każde coś odkrywa, każde się zmienia i mówienie, że para coś przeżyła, byłoby sztucznym nadużyciem też, tak? Bo wtedy by nam mówiło, że istnieje jakaś jednostka, którą nazywamy parą. I ta jednostka ma jakieś swoje zasady, ma jakieś swoje przeżycia i tak dalej. To tak nie jest. Często w myśleniu o związkach, kiedy mówimy para, to właśnie, że mówimy, to jest jakiś jeden byt. Tak. I że ten byt jest po prostu jakby taki współzależny od siebie. Tak. A no właśnie w przypadku właśnie Juan i Esther, znaczy widzimy, że jakby no oni no właśnie próbują jakoś, zmagają się z tym w każdym razie. Tak, że z jednej strony Juan cały czas walczy o byt jako para, a z drugiej strony Esther w końcu po raz pierwszy w życiu, jak słyszymy, walczy o byt Esther. Tak. Byt odłączony od pary. Zawsze Esther była wtopiona w parę, tak? I nagle dzięki romansowi ona zyskuje tożsamość i czuje wagę tego odkrycia i nie chce z tego rezygnować. Juan natomiast na mocy zasad narzuconych na parę właśnie, a nie na Esther, nie na siebie, tylko na parę, żąda od niej tego, żeby ona znowu tę swoją tożsamość rozmyła, znowu się wtopiła w parę, żeby była zależna, poddana zasadom, nie Juanowi, tak? To nie jest jakiś męski szowinista i tak dalej. To jest rozdygotana emocjonalnie osoba, która się boi stracić kogoś. Ewidentnie jakby to jest to ktoś, kto ma taką silną potrzebę kontroli. I też to jest też, o tym też chciałbym, żebyśmy porozmawiali. Bo wydaje mi się, że jakby no w związkach monogamicznych ta generalnie potrzeba kontroli drugiej osoby jest bardzo taką silną potrzebą. Znaczy takie... iluzja czy wrażenie, że posiadamy drugą osobę na własność. I dlatego może właśnie słowo związek nas tutaj zwodzi na manowce. Gdybyśmy nie żyli w związkach, gdybyśmy przypadkowo wchodzili, nazwijmy to, w relacje bez założonej długości czasu trwania tych relacji, bez założonych zasad i musieli dopracowywać jakby w trakcie. Gdyby kultura nam nie narzucała, że kiedy jesteśmy, określimy się jako para, to znaczy, że ty musisz względem mnie mieć pewne obligacje, ja muszę względem ciebie i tak dalej, tylko sami je ustalamy, to być może wszystko byłoby inaczej. Mhm. Ale w momencie, kiedy się pojawia słowo związek, para, to nagle cały ten ciężar kulturowych norm, czego ja nie mogę, co powinnam, tak?
nam się tutaj pojawia. Nie mamy już dwóch osobnych osób. Jak długo badasz właśnie związki nienormatywne, chyba tak też możemy powiedzieć w ramach jakby tego, co jest normą w Polsce. I jakby co z Twoich takich badań jakby głównych, jakie są Twoje główne założenia badawcze i co z tych badań właściwie wynika? Jasne, więc zacznijmy od tego, że ja miałam dużo szczęścia i w pewnym sensie intuicję, kiedy zaczynałam te badania, ponieważ wtedy jeszcze to nie było bardzo popularne. Pojawiały się pierwsze zagraniczne artykuły na temat poliamorii, one zaczynały być tłumaczone na język polski i w momencie, kiedy ja zaczęłam się zajmować związkami otwartymi, wtedy jeszcze właśnie to były związki otwarte, nawet jeszcze to słowo poliamoria nie weszło, to wtedy pojawiła się książka Poliamoria pani Anna Pol na polskim rynku, no i się zrobił boom. I nagle się okazało, że jestem już w niszy, tak, mając jakąś tam wiedzę, która się zrobiła pożądana jakoś medialnie. I od tego momentu już bardzo dużo się pojawiło i wywiadów ze specjalistami, i opowieści ludzi, którzy żyją w takich związkach. Ta poliamoria jest bardzo różnie zresztą w Polsce rozumiana, więc czasem mamy wywiady z osobami, które na przykład sypiają z przygodnymi osobami, nazywają się je poliamorystami. Czasem mamy wywiady faktycznie z osobami, które są na przykład 20 lat w związku razem. Do tego jeszcze 10 lat w związku z, powiedzmy tam, Zosią czy Bartkiem, tak? I tutaj już można mówić o takim klasycznym rozumieniu poliamorii. Ale terminy się zmieniają, też nie będę bardzo tutaj jakoś narzekać, że ludzie różne rzeczy rozumieją, tak, pod różnymi terminami. Natomiast to, co ja badam, to jest wąski wycinek jednak tego zjawiska, dlatego że ja badam postawy wobec poliamorii. Postawy pozwalają mi, te badania pozwalają mi zobaczyć, jakie ludzie mają założenia co do miłości w ogóle. Co im przeszkadza, co ich pociąga w związkach otwartych. Dzięki czemu mogę sobie rozrysować tak filozoficznie, analitycznie, co my uważamy za miłość, jakie są niezbędne, konieczne, czy wystarczające elementy do tego, żeby uznać, że ktoś jest z kimś w relacji. Jakie mamy normy, i teraz te normy są zazwyczaj niepisane, ale w momencie, kiedy budzą się nasze silne uczucia, my nie wiemy, skąd one się budzą, bo nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że tego będziemy się trzymać, tego nie, możemy odkryć te niepisane normy, nazwać je i też zdekonstruować, bo czasem w procesie terapeutycznym to jest niezbędne. Kogoś zaboli na przykład, że mąż czy żona 15 minut rozmawiała z przyjacielem na Skype'ie o moich osobistych problemach w małżeństwie. Czy to już jest zdrada emocjonalna, czy nie? Tak? Jak ona mogła za moimi plecami zrobić coś takiego? Ktoś inny uprawia seks przez seks-kamerkę na przykład. Czy to jest zdrada fizyczna, czy nie? No i tutaj się pojawiają te właśnie szare strefy, które naświetlają nam nienazwane miejsce, nienazwane zasady. A jak myślisz, dlaczego właśnie jakby ten temat jakby rozkwita jakby właśnie teraz? Bo wiadomo, że w historii świata, w historii różnych kultur są bardzo różne jakby modele różnych relacji. Ale jakoś ten temat wyjątkowo jakby teraz jest taki, no właśnie, gorący i właśnie pewne rzeczy nazywamy poliamorią. Nie wiem, 30 lat temu pewnie związek Ester i Juana byśmy nie nazywali, czy nie szukaliśmy. Były małżeństwa grupowe w latach 70. To był absolutnie uznany termin. Oczywiście całe lata 60., 70. To też było duże, duże bardzo otwarcie tego tematu. Ale zastanawiam się, czy nie jest tak, że jakby źródłem właśnie jakby tych takich nowych w ogóle sposobu nazywania i szukania jakby tych nazw na te relacje, nie jest po prostu też fakt tego, że w kulturze zachodu szeroko rozumianej zmienia się w ogóle podejście do dzieci. Bo w pewnym sensie przez długi czas w naszej kulturze w dużej mierze relacje między ludźmi i relacje związki były kształtowane przez fakt tego, że para musi odchować swoje potomstwo, w związku z czym, no nie wiem, nie otwiera się na masę różnych możliwości, tylko stara się, żeby ta komórka rodzinna była dość taka bezpieczna dla właśnie tego potomstwa. Teraz to się zmienia, też modele rodzicielstwa się zmieniają. Myślisz, że to. W sensie się zmieniają. To jest ciekawa hipoteza, ale musiałabym wiedzieć, co masz na myśli. Mam na myśli przede wszystkim to, że ludzie decydują się na nieposiadanie dzieci, świadome na przykład. Okej. Okay. Przy czym tutaj, szczerze mówiąc, nie mam jakichś zniewalających dowodów na poparcie twojej tezy, dlatego że dużo osób poliamorycznych szczęśliwie mam tę przyjemność znać. Są to osoby, które mają dzieci, w znakomitej większości. Druga rzecz, kiedy poczytamy sobie o doświadczeniach osób poliamorycznych z zagranicy, we Francji, w Niemczech, w Kanadzie, w Ameryce, znaczy w Stanach Zjednoczonych,
I mamy taką świetną książkę też, The Polyamorist Next Door, tak? Polyamorysta, tak, drzwi obok, czyli nasz sąsiad. To są tam wypowiedzi osób, które przez 15 lat zbierane wywiady z osobami poliamorycznymi, więc możemy ich w czasie obserwować, które mają dzieci i jak te dzieci widzą związki poliamoryczne swoich rodziców. To bardzo ciekawe. Szalenie ciekawy i bardzo też uczciwie oddany temat. Nie jest czarno-biały. Mhm. Są tam bardzo różne odcienie, są ogromne zalety i ogromne wady. I nie czułabym, że jest to związane z dziećmi, aczkolwiek być może pewna forma swobody seksualnej jest łatwiejsza, kiedy dzieci nie ma. Bo poliamoria jednak to troszeczkę taka specyficzna forma związków otwartych. Ona zakłada, tak przynajmniej w teorii, głębokie emocjonalne zaangażowanie i raczej wizję dłuższych relacji. W związku z czym niektórzy widzą to jako sposób na łatwiejsze wychowanie dzieci. Na więcej ról, które te dzieci mogą obserwować. Na lepszą opiekę. Czyli mówimy generalnie też o związku, powiedzmy, które, nie wiem, mieszka w jednym mieszkaniu, w jednym domu, czy... No to jest, oczywiście pojawia się taki problem, bo ja mam taką pokusę zadać Ci pytanie, jak wygląda statystyczna, powiedzmy, rodzina... Nie ma statystycznej, poliamorycznej rodziny. Tak samo to może opowiedz po prostu, nie wiem, jakiś przykład, o którym Ty wiesz na przykład, jak funkcjonuje, bo myślę, że wiele ludzi sobie jakby nie potrafi do końca tego wyobrazić. Często, kiedy się mówi o poliamorii, to myśli się, no tak, że albo to jest ktoś bardzo młody, więc jakby szuka... Dobrze, podam trzy przykłady, które mniej więcej jakoś obrazują różne możliwości. I w żadnym stopniu nie jest to wyczerpujące. Mhm. Pierwszy przykład jest para. Powiedzmy, że jest to heteroseksualna para, która mieszka ze sobą w małym mieszkanku. W dużym mieście zapewne. W dużym mieście. Wszystkie pary, które znam, są z dużych miast. I mężczyzna nie ma jakichś szczególnych inklinacji do tego, żeby związek otwierać. Jest zadowolony jakby ze swojego życia takim, jakim jest, bardzo kocha swoją partnerkę. Natomiast partnerka ma zdecydowanie potrzebę z różnych powodów, emocjonalnych, poznawczych, bardzo inspiruje się innymi ludźmi, bardzo lubi spędzać czas na różne sposoby, czego partner nie zawsze chce robić, ona też nie chce go zmuszać. Tak? Więc ona ma wyobrażenie siebie w co najmniej dwóch albo i więcej, tak, relacjach, natomiast te relacje mają być trwałe. Ludzie mają się dobrze znać, dobrze się ze sobą czuć i to wymaga czasu. Mhm. I tutaj mogę powiedzieć o jakby udanym przykładzie poliamorii. W tym sensie, że faktycznie te związki się pojawiają, trwają rok, dwa. Inne przyczyny życiowe, tak, czasem powodują, że te związki się rozpadają. Na przykład nowy partner tej trzeciej osoby nie chce, żeby tak być już w związku otwartym, nie chce, żeby dzielić swoją kobietę czy swojego mężczyznę, tak, z kimś innym. Na przykład. Drugi typ to jest, znowu tutaj już konkretny przykład w głowie, małżeństwo mające dwójkę dzieci, które... W jakim wieku? No teraz te dzieci są już dosyć duże, tak, już są nastolatkami, natomiast no, kiedy rozpoczynali swoją przygodę z poliamorią, to te dzieci były stosunkowo małe. I para ta składa się z heteroseksualnego mężczyzny i biseksualnej kobiety i kobieta ewidentnie czuje, że czegoś w życiu brak, kiedy nie ma partnerki. Mężczyzna nie jest w stanie dać jej tej zmysłowej przyjemności, tej emocjonalnej wrażliwości, którą ona przypisuje tylko kobietom. I w związku z tym tworzą związki z kobietami, bądź jedną kobietą, tak? One trwają długo, po 5, 6, 7 lat. Jako takiej kobiety dochodzącej? Nie dochodzącej, mieszkającej razem z nimi. Tak? Więc jest absolutne małżeństwo grupowe, tak byśmy to nazwali, tak? No tak. Nomenklaturą lat 70. Jeszcze inne rodzaje poliamorii, niekoniecznie związków poliamorycznych, są wtedy, kiedy ktoś zakochuje się, po prostu zakochuje się w innych osobach, ale ma też osobę, stałą partnerkę, stałego partnera, którego kocha od lat i którego nie chce krzywdzić. Ten partner się nie zgadza na seks pozamałżeński, ale dopuszcza przyjaźnie. I ta poliamoryczna osoba realizuje swoją poliamorię w przyjaźniach. Tak, żeby nikt się nie czuł pokrzywdzony, żeby żadnej zasady nie złamać, którą sobie kiedyś tam przysięgano. No ale też, żeby być jakby w zgodzie ze sobą i nie ograniczać się. Więc jest to jakiegoś rodzaju kompromis. I tak dalej, i tak dalej. No i tutaj mogę mnożyć jeszcze ileś przykładów. Różnych modeli. Tak? Bo poliamoria to nie jest tylko model związku, to jest też dla niektórych osób tożsamość. Dużo łatwiej jest mówić o modelach, kiedy mówimy o swingowaniu. Ciężko mówić o tożsamości swingującej, a dużo łatwiej o stylu życia. Tak? Czy też związek otwarty polegający na tym, że pozwalam ci wyjść wieczorem,
wróć proszę tylko tam do drugiej w nocy, żebym się nie martwiła, że ci się coś stało. A co robisz o tej drugiej w nocy i mnie kompletnie nie interesuje? No i oczywiście mamy przykłady, tak, Alina Jędrusik, mamy Sartre i de Beauvoir i mnóstwo innych osób, które żyły także w Polsce w związkach otwartych na tę modłę. Ale to jeszcze bym wrócił w takim razie do tego pytania właśnie o źródło tych przemian w kulturze Zachodu. No jednak chyba mamy do czynienia, jednak głównie to jest takie myślenie jakby zachodnie. Co się, myślisz, stało właśnie w naszej kulturze, w naszym myśleniu o relacjach, czyli że właśnie zaczynamy szukać, tak? Zaczynamy jakby jakoś, ten temat właśnie staje się taki, no nie wiem, taki gorący. Myślę, że zawsze wtedy, kiedy mamy stosunkowo spokojne czasy, niekoniecznie czasy bogatej dostatku, ale stosunkowo spokojne, to po prostu ten temat się pojawia, bo to jest temat egzystencjalny. Tak, miłość, przynależność, wolność, seksualna eksploracja, ekspansja i tak dalej, to są nasze życiowe dylematy. I możemy raczej sobie zadać pytanie, kiedy nie mamy tych tematów na tapecie? I mogę powiedzieć, kiedy nie mamy, tak? Kiedy jest pierwsza czy druga wojna światowa. Przez chwilę się kończy ten temat. Ale już dwudziestolecie międzywojenne, proszę Państwa, tak? No to jest największy rozkwit nowych form związku i bardzo ciekawych też rozwiązań, bardzo postępowych. W ogóle współcześnie byśmy się za głowy złapali, gdybyśmy mieli do czynienia na przykład z Ireną Krzywicką, która głosi swój model związku. To jest 100 lat temu, a to jest dużo bardziej postępowe niż to, co mamy teraz. Potem mamy czasy epidemii AIDS i z oczywistych względów znowu wraca wartość wierności. Zupełnie zrozumiale. Tak? No więc mamy takie dramaty przez chwilę i te dramaty przerywają nam w pewnym sensie myślenie o tych takich korowych, egzystencjalnych rzeczach. Mówiłaś też właśnie o dzieciach w takich związkach i myślę, że to też jakby dla wielu takich osób żyjących w tradycyjnych związkach, myślę, że takim przekonaniem jest to, że no, dzieci potrzebują stabilnych relacji, stabilności w ogóle w domu. Jakie są właśnie relacje takich, nie wiem, dzieci już dorosłych, które na przykład funkcjonowały właśnie w takich małżeństwach niemonogamicznych? Czy w ogóle nienormatywnych, może tak będzie chyba. Okej, dobrze. Pierwsza rzecz to jest w ogóle założenie, tak, które trzeba by poddać badaniom, czyli dzieci potrzebują stabilności, co rozumiem pod stabilnością. Tak. I jaki to ma związek w ogóle z naszym tematem, dlatego że w ten sposób nieświadomie próbujemy zasugerować, że związki otwarte są niestabilne, takie mam wrażenie, a związki monogamiczne są z natury stabilne, z czym na pewno bym się nie zgodziła jako osoba, która ma ten przywilej zagłębiania się w świat psychiki różnych osób. Więc ogólnie bym się zgodziła, że przewidywalność, spokój, ciepło i tak dalej to są rzeczy ważne dla rozwoju dziecka, dlatego żeby mogło nie zajmować się dorosłymi i opiekować się nimi, tak? Tylko zajmować się swoim rozwojem. Natomiast czy to będzie miało miejsce u boku jednej osoby, pojedynczego rodzica, czy u boku dwójki rodziców? Różnych płci, prawda, też. I tych samych płci. Tak. Czy u boku trójki rodziców? Nawet tych samych różnych płci, już tutaj mi się oczywiście włącza ten mój seksuologiczny sznyt, czy osób niezidentyfikowanych płciowo, czy osób transseksualnych i tak dalej, tak? To nie ma znaczenia. Ważne jest, jaka jest relacja między rodzicem i dzieckiem. Czy dziecko ma oparcie? Czy może być otwarte wobec tego rodzica? Mówiąc inaczej, czy może bezpiecznie eksplorować rzeczywistość, mając bezpieczne miejsce powrotu? Tak? Czyli przyjść z jakimś problemem, z jakimś wyzwaniem, z jakimś bólem, i zostać wysłuchane. Czy ma pozytywne wzorce komunikacji między dorosłymi i wszystko jednoczone są w związku, czy poza związkiem. Więc albo mówimy o dzieciach, albo mówimy o związkach. Te dwie rzeczy się tak krzyżowo na siebie nakładają, że ja nie widzę jakiegoś szczególnego przełożenia. W filmie Nasz Czas no mamy taką tyle wygodną sytuację, że ta para jest na, myślę, takim tak naprawdę ma wysoki właściwie status materialny i tam jest cała jakby taka machina opieki, w sensie, że oni nie muszą aż tak bardzo zajmować się dziećmi i jakby to pozwala im z kolei właśnie eksplorować ich własną seksualność.
kiedy myślimy o takiej przeciętnej, myślę, polskiej rodzinie, mm-hmm. która jest jednak zapędzona jakby jednak mm-hmm. w takie tryby właśnie pracy, że no nie wiem, wyjeżdża się z domu o 9 rano, wraca o 19, to dla wielu osób jakby trudno sobie w ogóle wyobrazić w ogóle, o rany, ale gdzie jeszcze w takim układzie znaleźć czas dla drugiej, trzeciej osoby? Ja się pytam, jakie są priorytety, tak? Mhm. Ja w ogóle nie chcę namawiać tutaj nikogo do poliamorii, żeby była jasność. Właśnie. Ani nikogo nie chcę namawiać do monogamii. To są osobiste wybory, tak, podyktowane naszą potrzebą eksploracji i bezpieczeństwa i tej, tak się kiwamy na tej dwoistości. Niech każdy sobie wybierze. Ale czy ja naprawdę muszę zarabiać te 10 tysięcy miesięcznie? Czy ja nie mogę rzucić pracy w kancelarii czy korporacji i pracować do 15, do 16 i mieć czas na to, na co chcę? Mhm. To nie są pytania o to, gdzie wcisnąć trzeci związek, tylko jakie są moje priorytety. Tak? Mhm. I raczej popatrzmy na to, jaką mamy relację z pracą. Czy my nie zdradzamy naszego partnera z tą pracą? A jeśli chodzi o właśnie twoje badania, rozumiem, że badasz jakby związki nienormatywne już kilka lat. Czy w Polsce jakby zmienia się właśnie jakby, no nawet nie mówię właśnie, czy tych takich związków jest więcej czy mniej, bo mhm. ty o tym mówiłaś, że jakby to ciężko w ogóle jakby zbadać, ale czy zmienia się jakby podejście do takich relacji? Raczej nie. Raczej nie mam dowodów, żeby było tak, że się zmienia to podejście. Myślę, że oczywiście jest ogromna różnica między dużym miastem i wszystkim innym. Jest bardzo duża różnica między środowiskami pewnego typu. Na uczelni, w świecie prawniczym, w świecie sztuki. Jest to absolutnie szeroko tak akceptowalne. Ludzie mogą swobodnie opowiadać o swoich relacjach w większości sytuacji. Mhm. Natomiast w momencie, kiedy nie mam do czynienia z tak wolnymi zawodami, tak jest pewne ryzyko pewnej opresji i nie widzę jakichś szczególnych zmian pod tym względem. Zresztą jak popatrzymy nawet na, to jest dosyć dobry wskaźnik, bo wszędzie tam, gdzie wzrastają poziomy akceptacji dla związków jednopłciowych, mamy też wzrost akceptacji dla związków wieloosobowych. Sodoma. No właśnie i w tym momencie u nas w Polsce się zatrzymał ten postęp, tak? No tak. Myślę, przez długi czas rosła akceptacja dla związków jednopłciowych, a ostatnio mamy niestety regres. Mhm. A i jeszcze rozwarstwienie płciowe, więc możemy powiedzieć tak, że pewnie zakładając po tych statystykach, kobiety byłyby bardziej akceptujące mężczyźni mniej, co też jest znowu sprzeczne ze stereotypem, że to mężczyźni chcą tych związków otwartych. No właśnie, bo to chyba też gdzieś mi chyba, jak się temu tematowi przyglądałem, to jednak często bywa tak, że kobiety tak naprawdę wychodzą z tym myśleniem o zmianie. I zastanawiam się też dlaczego, bo to jest, bo ten film to w pewnym sensie potwierdza, bo to Esther jest jakby jednak tą osobą, która... Mam też wrażenie, że potrafi jakby w taki bardziej otwarty sposób czerpać przyjemność z tego. Tak. I to faktycznie potwierdzają różne badania nawet, nie polskie co prawda, które pokazują, że i jeżeli chodzi o poliamorię, częściej inicjatorkami są kobiety, jeżeli chodzi na przykład o swingowanie, częściej inicjatorami są mężczyźni, ale już za drugim razem to kobiety ciągną mężczyzn do klubu, bo im się spodobało. Tak jak stawiały opór za pierwszym razem, tak potem się nagle mężczyźni orientują, że ich fantazja się nie spełniła, natomiast kobiety nie spodziewały się, jak bardzo mogą się poczuć tak docenione, zauważone, chciane. Mhm. Więc tutaj mamy dużo dowodów na to, że kobiety wcale się nie boją tak bardzo tej seksualnej eksploracji, że to być może w tym świecie w ogóle jakieś przełamanie tabu, niekoniecznie seksualnego, ale jest też sposobem na budowanie własnej tożsamości. Ta tożsamość kobieca tak długo była jakby tłamszona i przywiązywana, czy też wpisywana w rodzinę, wychowanie dzieci, że to jest jakaś szansa. Czy to będzie pójście na studia, czy to będzie otwarcie związku, czy zrobienie prawa jazdy, czy cokolwiek, co dla kobiety w pewnym wieku jakby pokaże jej nowe możliwości, daje nowe szanse. Mhm. To zaczyna obrastać w znaczenia. To naprawdę nie chodzi o seks. To o co chodzi? Bo też to jest ciekawe, bo to jest... Ciekawe jest też to w kontekście właśnie też tego filmu. Dlaczego w ogóle związki, dlaczego jest tak, że w relacjach monogamicznych właśnie jakby ten temat takiej właśnie, że pojawia się temat takiej tego, że chcemy do kogoś ze sobą jakby tak zespawać. Mhm. Dlaczego tak często jesteśmy zazdrośni o tę drugą osobę? Skąd to się bierze w nas? No to jest oczywiście, różnie bywa. Mhm. Ale tutaj mamy, w filmie akurat mamy pewne przesłanki do przynajmniej narysowania pewnego portretu psychologicznego bohatera. Dlaczego u niego to się uruchamia? To nie będzie oczywiście pasować do każdej sytuacji, zazdrości, bo zazdrość jest pojęciem takim parasolem. To może troszeczkę o zazdrości najpierw, tak? Powiem tak ogólnie, a potem przejdę do Juana.
Po pierwsze, zazdrość może być narcystyczna. To znaczy, na przykład, to ja nie jestem najwspanialsza, to ja nie zasługuję na to, żeby tylko mnie podziwiać, adorować i tak dalej, tak? To jest pierwszy rodzaj. Drugi to jest zazdrość z lęku. O mój Boże, zostanę sama, nikt mnie nie będzie kochał, będę umierać w samotności, tak? Będę spędzać puste wieczory ze szklanką whisky przed telewizorem i kotem i tak dalej. Więc to jest ta zazdrość z lęku. Czyli błaga mnie odchodź, bo będę sama. Są zazdrości posesywne. One biorą się z takiego przekonania, że ty do mnie należysz, ty jesteś moją własnością. Tak? Ja co prawda jestem twoją własnością, ale mi ten stan nie przeszkadza. Natomiast jeżeli tobie przeszkadza, no to kurczę, coś jest nie tak. Przecież obiecaliśmy siebie sobie nawzajem. Tak jakby ktoś mi chciał zabrać moją własność. Wtedy często ta zazdrość się jakby przedstawia za pomocą gniewu wobec tej trzeciej osoby, która próbuje nam kogoś zabrać, a nie już wobec samego partnera. Dalej mamy zazdrość z wykluczenia, na przykład. O matko, oni pewnie przeżywają tak wspaniałe rzeczy i mnie tam nie ma. Ja tego nie doświadczam. Oni pewnie są zachłannie wpojeni w swoje ciała, tak? A ja tu jestem sam, sama, tak? I tego nie mam. Więc to wykluczenie, czy też niedostanie tego, co w naszej wyobraźni mają oni. No i tak dalej. Jeżeli chodzi o Juana, to mamy zazdrość z lęku, ale ten lęk jest specyficzny. Dlatego, że Juan sam przeżył w swoim życiu związek z Paulą, który rozpadł się w momencie, kiedy poznał Ester, zakochał się absolutnie namiętnie i bez pamięci w Ester i zrozumiał, że tutaj obok cierpi Paula, płacze, ma bezsenne noce, a on wznosi się, on śpi jak kamień, on jest szczęśliwy i że nic w Pauli nie było takiego, co by powiedziało, przecież czy ona jest niegodna kochania i tak dalej, to był czysty przypadek. I teraz ten sam czysty przypadek może jego spotkać. Mhm. Ester może tak samo bez jakiegoś przewidzenia sytuacji zakochać się w Filu na przykład, tak? I on spędza tej bezsennej nocy, ona myśli już o nowym życiu. Więc on projektuje swoje doświadczenie na Ester. I strasznie się boi powtórki. W pewnym momencie okazuje się, że właściwie że w pewnym momencie, że wydaje nam się, że on właściwie projektuje tą jakby sytuację, że jakby że nawet chciałby, żeby Ester właściwie była z Filem, tylko że jakby w ramach też jego reguł, więc jakby jest to taka bardzo silna i taka potrzeba też kontroli, prawda? Tak, jest to oczywiście ogromne złudzenie, że jeżeli ja będę czytał każdą myśl Ester, jeżeli ja ją rozbiorę na kawałeczki najmniejsze, tak, i będę widział, co się dokładnie w niej dzieje, to ja mam jakąś kontrolę, on nie ma żadnej kontroli, tak umówmy się. No ten temat kontroli w ogóle wydaje mi się bardzo ciekawy w kontekście filmu, bo też akcja rozgrywa się na ranczu i pojawia się temat w ogóle tych takich toreadorów, ujeżdżania byków, ujeżdżania koni, także kontroli wobec służby, więc ten temat w ogóle w tym filmie bardzo na wielu płaszczyznach bardzo ciekawy sposób gra. Zasady, tak. I też pojawia się oczywiście natura, a wniosek jest chyba taki, że to nasze poczucie kontroli jest zawsze właściwie takim złudnym poczuciem. Tak, jakkolwiek byśmy, nie wiem, przywiązali tę Ester do kaloryfera i założyli jej czytnik myśli, to w jaki sposób my będziemy mieć pewność, że ona nie jest zakochana i że nie pójdzie choćby w fantazjach za chwilę, tak? My tego nie będziemy wiedzieć. Więc zresztą film przepięknie ukazuje tę dynamikę, kiedy z jednej strony małżeństwo postanawia być wobec siebie szczere, i to, ta szczerość jest chyba dla każdego z nich czymś innym. Teraz dla Ester szczerość to jest po prostu szczerość, natomiast dla Juana, szczerość jest sposobem na przezwyciężenie tej niepewnej przyszłości. I dlatego on domaga się, wywiera presję, bywa okrutny w tym domaganiu się szczerości, łamie wszelkie zasady, te przynajmniej takie dla mnie oczywiste współżycia, typu zaglądanie komuś do komórki, czyli robienie czegoś za plecami partnera też. To nie jest w porządku. Przy złudnym poczuciu, że to właściwie on inicjuje tak naprawdę ideę tego, że otwieramy się i tak dalej. Więc... Tak, jestem taki szlachetny, ale w gruncie rzeczy jestem nieszlachetny i nielojalny, tak? Mhm. Albo możemy też spojrzeć jakby tak, bardziej emocjonalnie. Jestem bardzo słaby, bardzo zalękniony. Oczywiście tego wprost nie powiem. Nie powiem, strasznie się boję, że cię utracę. Nie, będę ci robił wyrzuty, że nie powiedziałaś mi natychmiast po przyjeździe do domu, że się z nim przespałaś, że się z nim całowałaś. Dlaczego ja musiałam cię o to zapytać? Dlaczego powiedziałaś mi dopiero wtedy, tak, kiedy wywarłem na ciebie presję? Co oczywiście w Ester budzi absolutnie słuszny opór.
z jednej strony można powiedzieć, że ona robi coś nie tak, bo nie idzie za umową, do której się zobowiązała, czyli tej totalnej szczerości, ale z drugiej strony ona czuje, że ta szczerość nie polega na tym, żeby się lepiej znać. Szczerość ma służyć Juanowi do dalszego wciągania Esther w jej dawną tożsamość zależności od Juana. A ona już coś nowego odkrywa w sobie. I w tym momencie tajemnica, bez względu na to, jakie to jest złamanie tej normy, jest dla niej przestrzenią, w której on może realizować swoją tożsamość. Mhm. Tak? Czyli ona może tylko poprzez tajemnicę w końcu być sobą, a nie cały czas zależną od swojego męża. Mhm. Znaczy też ten film też dlatego wydaje mi się w ogóle jakby też ciekawy, że jakby też ja nie jestem w stanie go potraktować jako ani jakby zachęty do w ogóle otwierania się na inne relacje, ani też nie jest przestrogą do końca przed właśnie tego typu... Nie jest. Właśnie przez Esther, przez postać Esther, która rozkwita nam w pewnym sensie. Tak. Co prawda, troszeczkę z boku i centrum jest na zazdrości, w związku z czym ten film jest troszeczkę niezbalansowany, ale jest oddana ta prawda o wzroście. A myślisz, że w ogóle to jest, że możliwe są takie związki, w których nie pojawia się właśnie element takiej jakby zazdrości? Czy jakby w twoich badaniach jakby takich relacji bywa tak, że partnerzy rzeczywiście jakby rezygnują jakby z takiej zazdrości? Czy jednak jest to jednak podskórny jakby temat wszelkich relacji? Unikałabym tego słowa zazdrość. Gdybyśmy je zastąpili bardziej specyficznym określeniem, to mogłabym powiedzieć, że z pewnością tak. Są związki, w których na przykład fakt, że mój partner teraz idzie uprawiać z kimś innym seks, nie budzi żadnych negatywnych uczuć. Znam takie osoby, absolutnie im wierzę, żeby była jasność, są to związki bardzo udane. To nie jest tak, że już go nie kocham i w ogóle na nim nie zależy, niech się idzie tam z kimkolwiek bzyknąć, bo i tak to mnie nie obchodzi. Tak? Nie, to nie o to chodzi. Nie, jest nawet takie poczucie podrajcowania, tak? O, on przeżyje coś ciekawego. Później mi o tym opowie, ale ja nie będę żądać tych opowieści. Jak będzie chciał, to opowie, tak? I ja otworzę jakby oczy na coś nowego w tym człowieku, którego kocham. I jeżeli popatrzymy na tego rodzaju doświadczenie jako brak zazdrości, tak, ale jednocześnie w tej samej parze, o której teraz opowiadam, pojawiają się trudne emocje związane czasem z niedoskonałym funkcjonowaniem różnych ludzi, na przykład poczuciem wykluczenia. Ktoś do kogoś nie zadzwonił, ktoś o kimś zapomniał, ktoś się jakoś tam miał jakieś roztargnienie i tak dalej, i pojawia się przykrość. Osoba niewprawna by powiedziała, o, zazdrość. To nie jest zazdrość. To jest normalna przykrość, która się pojawia także w związkach monogamicznych, kiedy ktoś zapomniał o moich urodzinach na przykład, tak? Mhm. A czym zajmują się właśnie osoby, które w takich związkach funkcjonują? Bo domyślam się, że to jest trudne, kiedy po prostu się pracuje właśnie od 10 tam do 18, prawda, że czy może też znasz takie właśnie relacje, które funkcjonują, nie wiem, właśnie w jednym domu? Jak to wygląda? Znam tak różne osoby w tak różnych zawodach, że nie da się niczego tutaj powiedzieć jasno. Oczywiście większość z nich ma wolne zawody. Tak? Są to informatycy, artyści i tak dalej. Natomiast są też osoby, które pracują od 8 do 16. Pracują zmianowo. Powiedzmy, praca typu pielęgniarka. Mhm. Tak? Nie znam żadnej pielęgniarki, ale jakby rodzaj pracy oddaję. Mhm. Osoby, które ja znam. Czasy wyborów jednak były czasem takiego wzmożenia konserwatywnego i jednak takiego myślenia o rodzinie i często pojawia się w mediach sformułowanie, że teraz będziemy chronić rodziny i jak domyślam się, mówienie o takich związkach jakkolwiek nietradycyjnych może być odbierane przez wiele osób w ogóle jako zagrażające. Jakie w związku z tym widzisz perspektywy jakby dla takich relacji? Myślę, że jeżeli komuś taki pomysł przychodzi do głowy, to się nie będzie bardzo oglądał na to, co prezydent Duda ma do powiedzenia na ten temat, tylko po cichu sobie to zrealizuje, może nie chwaląc się tak jakoś szczególnie publicznie. Naprawdę, no, przeżyliśmy już takie czasy i takie restrykcje. To, że tak, mamy rysunki pod tytułem, tak, dwóch gejów puka do drzwi, przyszliśmy zniszczyć państwu rodzinę, tak, na szczęście nikomu nie przeszkadza, kto jest homoseksualny, angażować się w relacje homoseksualne. Mhm. Osoby, które będą pragnęły związków otwartych, zawsze będą. I zawsze będą to realizować. Mhm. Bez względu na restrykcje. Tak jak
W krajach, gdzie się karze tak za niewierność śmiercią, dalej jest niewierność. Tutaj akurat mam nadzieję, że polityka nam do sypialni za bardzo zaglądać nie będzie. Niech każdy żyje tak, jak lubi i nikogo przy tym nie krzywdzi. Tylko tyle. Kasia, myślę, że moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać, właśnie, bo ten film jest takim... Rzeczywiście daje bardzo wiele takich punktów zaczepienia, ale myślę, że chyba oboje możemy ten film polecić, prawda? Zdecydowanie. On zostaje w głowie, znaczy też pewne niektóre sceny, sformułowania, różne zdania, które są w tym filmie, zostają po prostu w pamięci. Tak więc chyba polecamy ten film, prawda? Tak jest. Dzięki. Dzięki.